skarbie, strasznie się o ciebie martwię. Chyba grozi ci niebezpieczeństwo. Dlaczego? Ten pokój już nie jest bezpieczny? Nie, przystojniaku. W moim pokoju nigdy nic ci nie grozi. Dopóki tu jesteś, nie wpuszczę nikogo innego. To na czym polega zagrożenie? Twoja rękawica manipuluje tobą. Zdejmij ją, nim będzie za późno, a będziemy mogli być razem aż do śmierci. O rany. Mam dosyć twojego gadania o rękawicy. Ale ja mam rację, kochanie. Tak, tak, bo chcesz mnie zamordować, zapomnij. Jak możesz w ogóle tak myśleć, skarbie? Zabijam tylko żałosnych, napalonych pentaków usiłujących do mnie wejść. Chcę tylko ciebie. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie zabijała ludzi? Ale to silniejsze ode mnie, skarbie. Nie mogę się powstrzymać. No to będziesz musiała znosić rękawice, aż się nauczysz. Powinniście jej zakazać namawiania do zdjęcia rękawicy. A widzisz? Obraca się przeciwko mnie. Podstępna manipulantka. Słuchaj, możesz sobie darować te obsesyjne wywody. I tak już wszystko szlak trafił. Cokolwiek każesz, panie. Tylko wchodź we mnie często i wymierzaj mi kary. Do dzieła, Sergieju. Zemsta czeka. Spokojnie. Wszystko po kolei. Wolałbym rozmówić się z Seczenowem, zanim zaktualizuje kolektyw i nie będziemy mogli nic zmienić. A nuż nie spodobają ci się jego odpowiedzi. To lewa czy prawa? Wszystko jedno. Nie masz pojęcia, ile w tym tam. Najnowsza technologia robotyczna. I do czego? Do zabijania.
zatwierdzone na tajnym zgromadzeniu Komitetu Centralnego w dniu 14 lutego 1951 roku. Celem projektu jest pokonanie Stanów Zjednoczonych Ameryki, zmiana ustroju politycznego, zniesienie kapitalizmu, wprowadzenie komunizmu, utworzenie idei społecznych i moralnych zgodnych z wierzeniami radzieckiego człowieka. Sposób realizacji: przejęcie placówek strategicznych i wojskowych, a następnie odłączenie i zamknięcie elektrowni jądrowych. Dezaktywacja amerykańskiego atomowego serca. Całkowita kapitulacja rządu i przekazanie władzy przywódcom ZSRR. Jak mamy to wszystko zrobić? Cóż, Siergieju, najpierw sprzedają roboty, potem przekazują je w ramach pomocy humanitarnej. Po osiągnięciu masy krytycznej przejmują elektrownię i odcinają zasilanie. Witajcie, szanowni członkowie Politbiura. Z przyjemnością informuję, że projekt Atomowe Serce został ukończony i jest gotowy do uruchomienia. To ściśle tajny projekt, którego celem jest zmiażdżenie oporu naszych wrogów klasowych w Europie Zachodniej, Azji Wschodniej i oczywiście Ameryce Północnej. Jak wiecie, zakład 3820... Rozwiązanie do eliminowania personelu. Stosuje zaawansowane techniki walki w bliskim kontakcie. Dąży do złamania karku w celu zapewnienia zgonu. Lekki dron rozpoznawczy. Grupa SUV może podnieść wroga z ziemi, a następnie upuścić ze śmiertelnej wysokości. Przecież to się w głowie nie mieści. Sechenov chce przejąć władzę nad światem i wysadzić Stany. Nie wysadzić, a jedynie pozbawić elektryczności. Czy ty w ogóle słuchasz? Jeśli mimo wizyty w Akademii, wszystkiego, co ci powiedziałem i tego, co widzisz sam, nadal masz wątpliwości, zróbmy to, po co tu przyszliśmy. Spójrzmy twojemu byłemu szefowi w oczy i go zapytajmy. Zaprojektowany jako dron towarowy Drofa może także realizować ekspedycje karne. Wyjątkowe turbiny Archimedesa rozczłonkowują swoje ciało i to przemysłowa maszyna do mielenia mięsa. Zapisywanie danych. Autoryzacja.
przetwarzanie danych. Szefie? Chronić. I jak, Haritonie, jesteś z siebie dumny? Co takiego mu naopowiadaliście z Larisą i Zinaidą? Siergiej, nie spodziewałem się po tobie takiej łatwowierności. Milczeć! Namieszałeś mi w głowie, wymazałeś pamięć. Czy ja jestem zabawką dla ciebie, jak ci inni podłączeni do kolektywu? Za kogo ty Spokojnie, się uważasz? Spokojnie, Siergieju, jesteś zestresowany. Nic dziwnego, rozumiem to. Ale ty, Haritonie, miałeś chłopakowi pomagać, a ty próbujesz nim manipulować. Ja? Nie zrzucaj winy na mnie. To nie ja staram się zamienić wszystkich w bezrozumne marionetki i pozbawić ich wolnej woli. I wcale nie chciałem stać się gadającą breją, ale ty się cieszysz, że tak się stało, bo wykorzystasz wszystko i wszystkich, by osiągnąć swój cel, w tym i mnie, i swojego osobistego agenta. Jak śmiesz? Straciłem was obu, a potem was ocaliłem. Byliście cudem nauki, byłeś... Jesteś moim najlepszym przyjacielem, Haritonie. A Major jest dla mnie jak syn. A te dwie są dla ciebie jak córki, co? A wszyscy ci, których podłączysz do kolektywu, wszyscy, których umysły będziesz kontrolował, kim oni są dla ciebie? Milionami przybranych dzieci? Ludzie są dla ciebie zwykłym surowcem. Chciałem dać ludzkości olśniewającą przyszłość. Niewyobrażalne osiągnięcia. Chciałem otworzyć nam drogę do gwiazd. Zamknijcie się obydwaj! Ręce do góry! Czarodziej pieprzony! I każdym odejść! Liczę do trzech! Raz! Szkoda. Dwa! Szkoda, że tak to rozegrałeś i nawet nie spróbowałeś rozwiązać tego pokojowo. Ale nie dam ci stanąć na drodze postępu. Prawa, lewa, zlikwidować.
Pierdolę, co to jest? Przestań mi mieszać w głowie! Jeden z tych robotów to Jekaterina Nieczajewa, moja żona, której nie pamiętam? Który? O, dosyć tego! Jestem skłonny uwierzyć, że tylko chciałeś mi pomóc, ale nie mogłeś mi o wszystkim powiedzieć? Nie wiedziałem, co mam robić! Odwołaj, bliźniaczki, i każ im ze mną porozmawiać! Wybacz, ale teraz walczą z Haritonem! Przestać walczyć? Dobra! Najpierw odwołaj! Poradzimy sobie! Nie słuchaj go! Seczenów tobą! Pomóż się, Petrzy! Haritą od samego początku brał ci mózg! Pomóż! Zbudź się! Co się dzieje? Okłamują cię wszyscy. Katia? I nie mogę ich teraz powstrzymać. Pierdzieju, ty nic nie rozumiesz! Haritone tobą manipulował! Haritone uzyskał dostęp do modułu Woskot w twoim mózgu i zaczął wysyłać cię do Limbo. Byłem zajęty przygotowaniami aktualizacji kolektywu, więc nie zauważyłem od razu. To on zabił Mołotowa. Powiedz mi, Haritone, to samo zrobiłeś doktor Filatowej? Wykorzystałeś mojego agenta, żeby rozerwał ją na strzępy. Mam dosyć swoje obłudy, Dimitrze. Ja robiłem za ciebie brudną robotę, a ty pozostawałeś bez skazy. Ci ludzie nie zasłużyli na śmierć. Dlaczego to zrobiłeś? Ty skurwysynu, cały ten czas... Cię już dość, majorze. Wykonałeś swoje zadanie. Wstawaj! Wstawaj! Czego ty chcesz? Chcę to wszystko zakończyć, Dimitrze. Chcę, by wasz żałosny rodzaj ludzki, który nie ma żadnej przyszłości, w końcu pojął, że najwyższa pora, by ustąpić miejsca kolejnemu etapowi ewolucji. Mnie. Haritone, jesteś złem wcielonym.
Co zamierzasz zrobić z ludzkością i kolektywem? Nie powinieneś nazywać złem czegoś, czego po prostu nie jesteś w stanie zrozumieć. Zło to pojęcie abstrakcyjne, a twoje rozumowanie zaś jest ograniczone, Dima. Jesteś jedynie członkiem. Gatunkiem, który wkrótce wyginie. Uświadomiłem to sobie, gdy sam przestałem być jednym z was. Ograniczenia nie pozwalają wam dostrzec prawdy. Ludzie po prostu nie chcą ewoluować. Jedyne, czego pragną, to komfortu i satysfakcji, którą się mają. Przecież nie chciałeś dołączyć do macierzy. Nie! Stój, Haritonie! Zmieniłem zdanie. Jednostka Argentum weszła do gabinetu doktora Sechenova i nie znalazła po nim śladu. Z częściowo odtworzonych nagrań wynika, że humanoidalny obiekt neuropolimerowy zbliżył się do ciała doktora Sechenova. Po czym całkowicie je pochłonął. Po wydarzeniach opisanych w raporcie, niezidentyfikowany humanoidalny obiekt neuropolimerowy opuścił gabinet i zniknął. You know my love will follow you, baby. After years go passing by, can't deny.